No to trzeba nagrać, proszę Państwa, emocje już w pierwszym dniu turnieju i to w pierwszym meczu. Biała Gwiazda, Wisła Kraków w Jasnych Strojach kontra Białystok 47, basket Białystok 47. A na tablicy mamy 50-50, remis. Czy chłopcy nam zrobią niespodziankę i będziemy mieli dogrywkę? Ładne podanie. A trener jest w zastępstwie, albo cały czas was prowadzi? W zastępstwie. Time out. Chłopcy już z Podlasia, z Białegostoku już przyjechali wczoraj. Jak podróż się zapytam, przyjechaliście pociągiem, tak? Nie. A busem, ale już o który się byli? 18. 18. Jakiś trening na hali udostępnili wam? Nie. No to jesteście wypoczęci. Mistrzowie Podlasia, szkół podstawowych, gratuluję. Sam jestem ciekawy, jak się to skończy. Kto dostanie nagrodę MVP meczu? Basket 47 Białystok, Wisła Kraków, 50-50, dwie pięćdziesiątki. Jak na Śląsku ktoś ma urodziny, ma 50 lat, to się mówi, że Abrahama ma. Dwa razy Abrahama. Nie, pierwszego nie trafia. A ja się chłopców pytam z Regisów, kto wygra ten mecz? Wisła. Drugi trafia. 51-50. Dwie minuty. Ładny wjazd, ale stuprocentową okazję zaprzepaścił. To się może zemścić. I się mści. Zamiast prowadzenia dla Białegostoku jednym punktem, w tej chwili prowadzi Wisła. 53-50. Próba rzutu za 3, airball. I znowu jeszcze raz wjazd. I znowu punktuje. No i ten zawodnik może być tutaj cichym bohaterem tego meczu. Jest. Pięćdziesiąt siedem pięćdziesiąt. Witam kibiców, chłopcy z Gliwic za namową z Ibiego przyjechali. To pokażą, zobaczymy. I 1 minuta 5 sekund, 7 punktów. Sporo. A czas szybko biegnie. Ale ostatnie 2 minuty zatrzymywany jest czas, nie? Proszę Państwa, to nie chłopcy ze szkoły podstawowej numer 100 w Krakowie wygrali Mistrzostwo Szkół Podstawowych w Małopolsce, a wygrali chłopcy z Wieliczki. Szkoła podstawowa numer 2. Będą reprezentować Małopolskę niedługo w Sopocie. Tu są punkty. 59-50. Ja to pisałem na SKM, nie pamiętam. Kogo? Pięćdziesiąt dziewięć pięćdziesiąt. Ja już będę pomału kończył. Chyba tu się już nic nie zmieni. Wisła w posiadaniu piłki. 9 punktów przewagi Mont Kroków. To na razie tyle. Pozdrawiam. Do kolejnych meczów. Specjalnie dla serwisu koszykówki młodzieżowej. Ponownie z Wieliczki pozdrawiam Zibi.